albo to jeden. Sytuacja jest taka, że przesłana do produkcji akredytacji została lista z ŁKS-u, a nie z GKS-u, więc musimy chwilkę poczekać. Cześć! Co tam słychać? O, jesteś bez ogonka, biedny. Może babeczka jeszcze została jakaś? Nie, właśnie nic nie została. No, nie może słodkiego. On idzie z nami na mecz. Ale on, widzisz, jaki on jest najedzony. No tutaj dobrze go karmią, co nie? Media, władza konkretna, witam serdecznie. Co tam, panowie? Dobrze. Wszystko okej, okay, droga dobra. Przy Krakowie, na obwodnicy. Nie? Tak, o, to tradycyjnie, jest, nie? Ale to już tam jest... Na to A4. To zawsze jest korek donikąd, nie? Ale to nie, bo to jest korek z natężenia ruchu, to tam nic się nie dzieje, a tam korek to, jest. I do zjazdu na Zakopiankę. Do zjazdu, bo tam ten... Zjazdy. Cześć, serwus. Nie nagrywaj mnie. Czemu nie mam ci nagrywać? Ja to czytam. Ty to czytasz, ja? Czytasz i oglądasz, tak? Tak, teoretycznie... Znowu mnie nagrywasz. Tak, znowu cię nagrywam. Rzadko jesteś, kurde, w materiałach, więc... Siema. Z czego? Idę na boisko, wiesz, tu jest siedło. No to idę z tobą. Dzień dobry. Siemanko. A to już jest zaskoczenie. A ty, co ty tu robisz? Specjalnie dedykowane na War Polski, wiesz? I... A, to... Dzień dobry. Z zeszłego sezonu, tylko no że po prostu z... Dzień dobry. Warto wykorzystać. No. Tak. Mało było, były ten. A ty co dzisiaj? Spróbuję poopowiadać do telewizji. Będziesz opowiadał, tak? Spróbuję, tak. Nie komentować, bo wiadomo, komentować. Widziałeś wyniki innych... Widziałem. Wiesz co? Lechia out, Krakowia out. No. Gieksa nie może być out. No nie może być, nie ale może. Ale musi być obiektywny. No ty musisz być... Dzisiaj jesteś obiektywny. Niech będzie dobry mecz, ale wiesz co, sprawdzałem sobie ostatnie mecze Gieksy, to zawsze były remisy z Termaliką. Tak, tutaj zawsze, tak, a w tak, Pucharze, tak. Nie wiem czy pamiętasz, na Bukowej była też dogrywka. I Termalika wygrała wtedy po dogrywce, tam z kilka lat temu. No to musimy to zmienić teraz. No, teraz to musimy zmienić. Siema. Cześć. Jaki jest skład? No właśnie oglądamy. Widzę, że jest Strączek. No właśnie nie widzę. Omor, Klement. Ja patrzę na tych tutaj, co tutaj biegałem. Jest Marzec. A kto jest kapitanem? To nie wiem, no to nie ma jeszcze tego składu całego. Jak nie, nie wiesz? Oficjalnie jest Jaroszek kapitanem. No. A. No. O, jest. No, jeszcze delikatnie tu. Tu? No. Teraz bardziej tam. Cześć. Cześć. Powiedz mi, co tam u ciebie słychać? Ja ogólnie już jestem po drugiej stronie piłki, ale zostałem przy piłce, bo jestem scoutem w agencji BMG Sport, także jeżdżę dużo na mecze. Szukam zdolnych młodych zawodników, więc zostałem przy piłce i dzisiaj przy okazji meczu brata przyjechałem do Niedźwiedzi zobaczyć jakiego forma i jestem sam ciekawy, jak zaprezentuje się GKS i Mateusz. Czyli ogólnie nie zamierzasz na chwilę obecną wracać na Murawę, żeby zagrać? Nie, już oficjalnie zakończyłem granie, bo pierwsze to zdrowie nie pozwalało. Uczyłem ból w okolicach Tiszczana i kolana, więc nie było sensu dalej tego ciągnąć i po prostu gdzieś organizm dał mi już znać, że trzeba po prostu kończyć, ale jak była możliwość zostania przy piłce, robienia tego, co ci się kocha, to od razu w takiej
możliwości skorzystałem i się cieszę. Często Cię właśnie widzimy na meczach KS-u Katowice. Jak ogólnie oceniasz dotychczasową pracę Twojego brata u nas w klubie? No wiadomo, że teraz troszkę mniej gra, ale wcześniej, no bo wcześniej w pierwszej lidze widzieliśmy się na trybunach. Obserwowałeś brata, zawsze Mateusz zawsze podkreślał, że jak jest brat, no to przynosi szczęście. Dlatego myślę, że dzisiaj Mati strzeli, bo jak się pojawiłem na meczach GKS-u w pierwszej lidze, to raz strzelił hat-tricka ze Stalą Rzeszów, w pierwszym meczu strzelił dublet, więc liczę, że dzisiaj też coś już strzeli. No na pewno jestem trochę zawiedziony, nie ukrywam, że Mateusz dostaje mało szans w Ekstraklasie, bo jestem pewien, że zasługuje na więcej grania i na więcej szans przede wszystkim. Liczę, że dzisiaj w ciągu dzisiejszego meczu Mateusza sytuacja się zmieni i trener Burak da mu więcej szans. Ogólnie myślę, że sytuacja Mateusza i przygoda z GKS-em jest pozytywna, bo Mateusz przyczynił się do awansu tak długo wyczekiwanego, ale ogólnie tutaj nie tylko Mateusz, tylko cała drużyna zrobiła wspaniałą robotę i awansowała zasłużenie w pierwszej lidze, bo na wiosnę byli najlepsi i to pokazali. A jak ogólnie, jeszcze takie ostatnie pytanie, przewidywanie na ten mecz? Przeciwnik nie jest łatwy. Na pewno. Termalika widzimy, jak gra w pierwszej lidze. Na razie idą jak burza i wszystko prawie wygrywają, więc na pewno dzisiaj GKS nie będzie łatwo. Wiadomo, GKS jest faworytem, przyjeżdża z Ekstraklasy, ale nawet widzimy dzisiaj dwie niespodzianki. Lechia odpada i Krakowia, więc Puchar rządzi się swoimi prawami. Na pewno będzie to ciekawy mecz, a kto wygra, zobaczymy. Ja się odbieram, zawsze mocno, jestem gotowy pojechać na Narodowy! Jestem gotowy!
to co chcieliśmy. W różnych warunkach, niełatwo. Niełatwo. Nikt nic nie będzie opowiadał, panowie. Ja mam szacunek, jest dobrze, ok. Działamy dalej. Działamy dalej. I wszystkie ręce na pokład, panowie, bo za dwa dni kolejny mecz. Ale dzisiaj robota zrobiona. Zrobiona, zadanie wykonane. I dalej do przodu. O, ten jak czeka, patrz. A ty, Daniusz. Patrz jak stoi. Dawaj, na kapka. On siedzi. Dawaj, panowie. Kto wygrał mecz? Kto?